Magusiu, żyje! Tym razem mamy kilka nowych przeszkód, poza tym, że biegamy po górach. Jesteście gotowi? Jestem sportowym świrem. Pierwszy dzień Runmagedonu w Myślenicach, wersja rekrut. Armagedon, Runmagedon pierwszy raz. Od kilku miesięcy ćwiczymy. Ja trenuję cały rok, także można powiedzieć, że cały czas się przygotowuję. Trasa jest super, miejscówka jest piękna, beskidy są świetne. Nie patrzyłam do tyłu, patrzyłam tylko przed siebie. No myślę, że kobiety są w tej lepszej sytuacji. Ludzie płacą miliony za to, żeby się upiększyć, żeby się odmłodnić. A tutaj człowiek zapłaci grosze, ma fan, a po biegu czuje nieśmiertelność. No i jeszcze oczywiście 5% do morale, nie? Trenuję już kilka lat, ale specjalnie do biegu się nie przygotowywałam. No, czyli sobie tak na lajta przyjechałaś, tak? Staj, Marika. Nie mogę. Dziewczyny, jakie biegą obok, to jest najprzyjemniejsze, to jest najlepsze cięć tego Runmagedonu. Panowie pomagali, spisali się na szóstkę. Pokażcie, jak się cieszycie! Yeah! O to chodzi! Yeah! Co to było? Co to za kolega? Sprzedają coś? Polecamy wszystkim, którzy siedzą przed telewizorem i tylko narzekają, tak? Polecamy wszystkim, którzy uważają, że życie jest nudne. Sport, pedikir, maseczki błotne. Wszystko w jednym macie, ludzie, nic tylko przyjechać. Poślady, słuchajcie. Tak. I opony tanio sprzedam. Maluwa, za ile panie? Po 50. Jak zwykle na wałku. Bo nie ma 6 km, tylko jest ponad 7, ale o tym nikt oficjalnie nie mówi. Tak, oddychamy. Tak, wdech, wydech. Ma parę w ręce. I dupę rozdarto. Która przeszkoda była dla ciebie najtrudniejsza? Aha. To z kostkami lodu było bardzo nieprzyjemne. Kraina lodu. To było najgorsze. Nie liczy się czas. Bardzo, że tu jestem. Jakieś bambusy. Pierdziele. Chcę stąd wyjść. Jutro jeszcze dwa razy tyle, czyli Runmagedon Hardcore. Naprawdę będą mieli przerąbane. Pozdrawiam moją mamusię.